Hej, z tej strony Ewelina, witam Was w kolejnym odcinku i dzisiaj odcinek z Waszych deków, czyli deki widzów. Powiem Wam, że dawno nie było tego odcinka, no bo wiecie, pojawili się czempioni i tak dalej, pojawiły się jakieś openingi, polowania właśnie na czempionów, więc dzisiaj postanowiłam, że nagram odcinek z Waszymi dekami i dzisiaj wylosowałam sobie dek od Krystiana. I zobaczymy, co on tutaj ma. Także jeżeli chcecie być na odcinku i chcecie zostać pozdrowieni, no to wklejcie swój deck w komentarzu, a może w następnym odcinku właśnie zagram waszym deckiem. Także deck Krystiana prezentuje się następująco. Jest Electro Wizard i od razu szukamy Electro Wizarda. Jest Goblin Cage. Powiem Wam, że dawno nie grałam w ogóle tym goblinem. Także cieszę się bardzo, bo mogę sobie przynajmniej na odcinkach zagrać takimi kartami, którymi na co dzień tak naprawdę nie gram. No bo wiecie, gram lawą, więc no. Jest Goblin Barrel też. O kurde, powiem Wam, że to już jest drugi epik. Jestem ciekawa, jak mi w ogóle to wyjdzie. Jezus, tutaj są epiki, to tutaj musi być Goblin Barrel. Zobaczcie sobie, że mam tutaj levele 13, więc to jeszcze nie jest wszystko wymaksowane, więc no. Horda minionów. O matko, powiem Wam, że jak ja dawno nie grałam hordą minionów. Także cieszę się naprawdę bardzo, że mogę zagrać takimi właśnie kartami, którymi, tak jak mówię, na co dzień nie gram. Jest Wizard. Szukamy Wizarda. Tutaj są epiki. Szukamy Rare'ów. Czy tutaj pojawi się Wizard? I od razu pojawił się też Log, więc szukamy sobie Loga. Proszę bardzo. Jest Mega Knight. O matko. To będzie grane. Dobrze, że mam go na max levelu i mamy też Baby Dragona. Baby Dragon. Także tak się prezentuje ten deck. Kosztuje 4-3. Fajnie. Tylko martwi mnie to, że nie mam tej Firebola, Zapa i tak dalej, ale myślę, że beczką coś fajnego uda mi się wykombinować. Także wytrzymajcie za mnie kciuki, a ja już lecę z pierwszą walką i przypominam, że dzisiaj o 20 jest stream z challenge'u. Będziemy grali o emotkę Golden Knighta, także lecę już z pierwszą walką i zobaczymy, jak mi to pójdzie. No, jestem, powiem Wam, podekscytowana, bo ja na przykład beczką nie potrafię grać, ale postaram się dla Was coś wygrać, więc lecę sobie od razu z beczką. Oj, powiem Wam, że strasznie nie lubię grać, kurczę, na budynki. Czasami zdarza się tak, że koleś potrafi mieć trzy budynki w jednym deku. Powiem Wam, że to jest na maksa, uciążliwe. O, pojawiła się tu jeszcze Pekka Mini, więc no, będzie naprawdę ciekawie. Miner się pojawił. No i niestety nie udało się pokonać, ale spokojnie. Wszystko przede mną. Okej, czyli on ma tutaj Barbarian Barrel, czyli ja będę musiała tą beczkę tak bardziej tutaj gdzieś wyrzucać, wiecie, tak jakoś mylić, żeby on nie skumał, co się dzieje, nie? Ja pierdzielę! Drugi piecyk, w sensie drugi budynek, ma piecyk i... Czy wy to widzieliście? Jak ja to wyrzuciłam? No i właśnie w takich chwilach żałuję, że nie mam tutaj spela. Ma jeszcze Poisona. Tylko jak tutaj fajnie to rozegrać, bo teraz Poisona wypuścił, ale on ma jeszcze Baby Dragona. Więc no, tak średnio będzie mi grać się tą hordą minionów, nie? No bo on tutaj ma ten piecyk i tak dalej. Ale spróbujemy. Spróbujemy. Jest jeszcze mini Peczunia. No właśnie, jest Baby. Mini Pekka. Będzie ciężko. Będzie bardzo ciężko. Ale postaram się. Postaram się dla moich fantastycznych widzów. No i pojawił się kolejny budynek. Kolejny budynek się pojawił. Kurde, no powiem Wam, ciężko jest wyrzucić. Ale postawiłam teraz. Ja pierdzielę. A! Przeleciało! Czyli jeden budynek prawie mamy z głowy, nie? Ale w ogóle on też jakoś tak dziwnie gra. Ale powiem Wam, że jak będzie trzy razy elity, ja to całkowicie przegram. Dobra, lecę na drugą stronę w takim razie. Wow. I zobaczymy, co się wydarzy. Zobaczymy, co się wydarzy. Lecimy szybko z Logiem. Ja pierdzielę.
Ej, jaki on jest głupi. Mogłam naruszyć Kinga. Ale kurde, no. Robaczek postanowił jednak mnie zatrzymać. No cóż. Będzie przegrana. To będzie długa walka, ale będzie ona niestety przegrana. Bo on mnie wykończy poisonem. On mnie tutaj wykończy poisonem niestety. A ja biedna nie mam co kurde zrobić, no. Nie mam co kurde zrobić tutaj. Ajajajajaj. Ej, nawet ja nie użyłam tej hordy minionów. Nie użyłam tej hordy minionów ze względu na to, że on ma piecyk. Aj, ma jeszcze poison, no. Powiem wam smutek. O nie, o nie. Ej, czy ja już mówiłam, że ja nie potrafię grać beczką? Chyba mówiłam to 15 razy. Ja pierdzielę. Oj, 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 oj. No i to jest przegrana niestety. To jest przegrana niestety. Ale jakie to jest długie. Jaka to jest długa walka, ja wam powiem. O matko. Dzisiaj będzie odcinek, w którym to totalnie na maksa narzekam. Więc przygotujcie się na to psychicznie. Ej, no dobra. W 3 razy Eli może go przycisnę. Trzymajcie kciuki. O, i jest i 3 razy Eli. Jest 3 razy Eli. Poison zużył, więc lecimy. Poison zużył. No ale właśnie, no pojawił się piecyk, no. Kurde. To jest totalna przegrana, to jest totalna przegrana. Co ja mogę tym logiem zrobić? No tak naprawdę nic, kurczę. Nic nie mogę tym logiem zrobić. Także gram teraz i tak byle jak. No bo i tak to jest przegrana, tak? Kurde mać. Ale powiem wam, że zawsze losuję takie deki z komentarzy, które tak naprawdę nie mają sensu, nie? Ale to już jest standard chyba tej serii, że właśnie wybieram deki, którymi nie da się praktycznie nic wygrać. Ale jak ja ich nie przetestuję, to nikt ich dla was nie przetestuje, prawda? Dlatego chyba lubicie tę serię, nie? No i to już jest koniec, pierwsza przegrana, w ogóle 7 minut to wszystko trwało, więc... Ajajaj, minus 27 pucharków, czy spadliśmy z 6000? Jeszcze nie. Lecimy z drugą walką i jestem ciekawa, czy druga walka też będzie tak bardzo skomplikowana i tak bardzo, bardzo długa. No, zobaczymy. Zobaczymy. Okej, okay, pojawiła się tutaj muszkieterka. Więc tak naprawdę nie wiem, czego mam się spodziewać. Czy Hoga, czy jakiegoś Gianta, czy coś innego. Pojawiła się princeska. No i teraz jest taka zagwozdka. Pojawiła się princeska muszkieterka. I to mnie po prostu tak zdekoncentrowało, że ja nie wiem, czym tutaj koleś będzie grać, nie? Więc ja robię coś takiego. Całkowicie nieprzemyślane ruchy z mojej strony. A! Ale to już jest, tak jak mówię, standard. Proszę bardzo, lock, ale i tak ten prince uderzy. Raz, dwa, trzy, cztery. Ups, 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 chyba szykuje się kolejna porażka. Martwi mnie to, że on ma princeskę. Więc ja na razie nie mogę mu pokazywać, że mam hordę minionów. O właśnie, pojawiła się i ona. Nieprzewidywalna bestia, która tak wszystkich nas wkurza czasami. Wszystkich nas czasami wkurza i powiem wam, że jestem ciekawa, czy ten goblin poradzi sobie z princeską. No dobrze, nie poradził sobie. Ale ja teraz będę skakać Mega Knightem. Będę skakać Mega Knightem i zobaczymy, co się tu wydarzy. Czy będzie prince od jego strony? No musi być. No chyba, no właśnie. Myślałam, że nie będzie miał eliksiru. Ale jednak, no i jeszcze ma Walkirię. No dobra, czyli mogę teraz zużyć moją hordę minionów. Użyję sobie loga, proszę bardzo, tak dla bezpieczeństwa. Ale i tak mi to nic nie daje. Na mojej wieży jest 1000 HP. Na jego wieży jest 3700. No i kto tutaj ma przewagę? No wiadomo, że on, bo ja oczywiście nie mam siły przebicia tym moim fantastycznym dekiem od widza. Ale nie poddaje się. On już wie, że ma 100% wygraną. A ja wiem, że mam z 200% przegraną. Więc to teraz zobaczymy, jak ja mam to wszystko rozegrać, żeby było to w ogóle dobre. Więc skaczę sobie Mega Knightem. I wywalam beczkę w lewy górny róg. Ale on mnie fantastycznie po prostu... O! Przestrzelił i to jest ten czas. Zatrzymał mnie.
A, pojawiła się princeska, tylko ja jej nawet nie zdążę zlikwidować. Smutek, kurde, przegrana. Przegrana i musimy się tutaj widzowie rozpłakać. No to miał być płacz, a wyciągnęłam po prostu flagę. Ajajaj, ale mam nadzieję, że mimo wszystko wam się odcinek z deków widzów podobał, bo ja jestem po prostu w szoku, że czasami takie deki tutaj piszecie, ale to jest fajne, bo ja sobie lubię testować. No co prawda narzekam bardzo często, ale lubię sobie testować wasze deki, także pamiętajcie o tym, żeby właśnie pisać swoje deki w komentarzu. Ja ci jeszcze raz, Krystianie, bardzo gorąco pozdrawiam i dziękuję, że ten dek po prostu mi napisałeś. Także ja się z wami żegnam i widzimy się w kolejnym odcinku. Pa, pa!